Od kilku lat w naszym mieście utrzymuje się dodatni przyrost naturalny. W 2019 roku również tak było. Sytuacja demograficzna naszego miasta wygląda dobrze. W ubiegłym roku urodziło się 705 osób, 351 dziewczynek i 354 chłopców. Zmarło z kolei 643 mieszkańców Suwałk, 320 kobiet i 323 mężczyzn. Z kolei już w tym roku od 1 stycznia mamy już 20. 5 kolejnych nowych mieszkańców Suwałk, także 14 chłopców, 10, 11 dziewczynek, także, także kolejne osoby można powiedzieć dołączają do grona suwalskiej rodziny. Nowonarodzone dzieci coraz częściej nazywane są imionami tradycyjnymi, popularnymi przed laty. Statystyki Suwalskiego Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzają to zjawisko. Wśród narodzonych i zarejestrowanych w 2019 roku prym wiodą Hanna, Maria i Lena. To zdrobnienie od wywodzącej się z Grecji Heleny. Na szczycie listy jest również Zofia. Wśród chłopców zarejestrowanych w ubiegłym roku najwięcej jest Antonich, Adamów i Jakubów. Mimo tej tendencji niektórzy rodzice sięgają do obcojęzycznych zasobów. Są to m.in. Natan o hebrajskim rodowodzie, czy celtyckie imię Alan, albo Johanna, odpowiednik polskiej Joanny. Rodzice nadawali też swoim pociechom takie imiona jak Lea, Francesco, Tony, Milan, Mia, Noemi, czy Matas, będący litewskim odpowiednikiem swojskiego Mateusza. W metrykach urodzeń obok tych najpopularniejszych imion pojawia się także Józef, Jerzy, Andrzej, czy Rosalia, Danuta albo Melania, ale są to jeszcze pojedyncze przypadki.